Siemaneczko, jeśli ciekawi Was praca tatuatora i wszystkie aspekty z nią związane, koniecznie sprawdźcie ten materiał. Do roboty! Zebra. Chciałem, żeby było dobrze, ale... Koń, nos. Niekoniecznie jest dobrze. Rysowanie dziecka w ciemnym ubraniu. Okej, no i przekręć. Dobra. O, nie. A, bo ja w ogóle nie mam tuszu już dawno. Ukradnę sobie na razie parę igieł po prostu od Agi. Trzeba Aga kradnąć igłę. Jest ze mną Kordian. Kordian pokaże mi dzisiaj, jak wygląda praca tatuatora. Tak będzie? Tak będzie. Postaramy się to zrobić jak najlepiej. Postaramy się to zrobić jak najlepiej, czyli Kordian, od czego musimy zacząć naszą przygodę? Czyli generalnie zaczniemy sobie może od przygotowania stanowiska, żeby klient już na nas nie czekał, żebyśmy mieli jakby wszystko gotowe, jak on przyjdzie. To mi musisz koniecznie wszystko wytłumaczyć, mi i widzom, jak do tego doszło, jak to się wszystko robi i od czego zacząć. Chodźmy. Dobra, to zaczynamy. Jakby to jest nasza pusta stacja i zaczniemy sobie od tego, żebyśmy ją przede wszystkim zdezynfekowali. I na tym będziemy układali co później, farby czy... Wiesz co, przede wszystkim na tym musimy położyć podkład, który jeszcze dodatkowo nam zabezpieczy tą powierzchnię, czyli potem jak będziemy sobie wyrzucali, to wszystko zostaje na tym podkładzie, czyli całe osocze, tak dalej, kubeczki. Sprzętu dla jednego tatuażysty, no dużo nie ma, to nie jest jakaś... Wiesz, ileś maszyn, ileś tego... To wszystko właśnie zależy, bo tak naprawdę jakbyśmy sobie pracowali na przykład dzisiaj na tych maszynkach CF-kowych, to jakby każda jedna maszynka jest jakby przeznaczona do jednego zestawu igieł. Tak? Myślę, że ten konturek będzie powiedzmy zróżnicowany, tak? Czyli byśmy potrzebowali pewnie z dwóch maszynek do złożenia do konturu, na przykład jednej do wypełnienia i zrobienia cieni. Czyli będziemy potrzebowali ręczniki papierowe tak naprawdę do przecierania klienta, zdezynfekowania maszynki i tak dalej. Mydełko antyseptyczne jakby do przemywania podczas tatuowania, które też musimy sobie za chwilkę zawinąć folią. Czyli folia stretch tutaj bardzo ważny element, czyli musicie mieć go dużo, tak? Oj tak, mamy go masę. Maszynki, tak? To są stricte maszynki, dokładnie tak. Jakby ktoś mi dał takie coś do ręki i powiedział, zgadnij co to jest, pytanie w milionerach, nie? Cztery odpowiedzi, co to jest? Naprawdę ciężko chyba odgadać. No tak, bo ani tu nie widzę... tylko tak naprawdę część, nie mamy tego gripa, za które będziemy łapać, musimy jakby sobie to jeszcze zbudować. Stanowisko jest przygotowane, mamy papier, maszynki, mydło. Tak, potem potrzebujemy jeszcze bazeliny, kubeczki, maszynki do golenia skóry, na której będziemy pracowali. A macie jakąś klauzulę sumienia, że na przykład ktoś chce, nie wiem, penisa na głowie, a ty powiesz, no ja ci tego nie wytatuuję, czy raczej jak chcę no to... No jak najbardziej możemy sobie czegoś takiego odmówić, tak? Jakby, no nie jesteśmy zmuszeni do zrobienia jakiejś konkretnej pracy. Jakby ale naprawdę... mieliście takie sytuacje, że ktoś naprawdę przychodził z czymś, co odmówiłeś, czy raczej... Wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie, bo każdy klient jest tak naprawdę do przegadania, czyli jeżeli sobie usiądziemy, pogadamy, to tak naprawdę z każdej sytuacji można wybrnąć i można wytłumaczyć, dlaczego chcemy to zrobić tak, a nie inaczej. Już zobaczymy, jak to wygląda już w praktyce mniej więcej. Chciałem się dowiedzieć, jak powstają takie pomysły na tatuaż. Czy to jest w Twojej głowie, czy klient przynosi zdjęcie, wzór? Różnie. Czasami jest tak, że klient przychodzi z jakimś zamysłem w głowie, a czasami jest tak, że ja robię to z własnej jakiejś tam koncepcji. No dobra, ale tak, że tak to nazwę brzydko, na bazgrane. Na bazgrane. Bardzo ładnie namalowałeś, ale na bazgrane wiesz milion jak dla mnie kresek, kropek i jakichś innych rzeczy. I skąd wiesz później, co to się marzy, maluje? Nie, no to już zostaje, tak? Tak, to zostaje, wysnie nam ten flamaster i potem na to nakładam pierwsze kontury. Już tak jak, maszyną tak do tatuowania, tak? Maszyną do tatuowania. Okej, okay, na to nakładasz te kontury i... Cieniuję i koloruję. Okej. Okay. Gotowe. To jest proste. Cieniuję i gotowe. Okej, okay, ile klient musi leżeć, żeby namalować chociaż taki wzór? Ile leżysz? Z godzinę? Półtorej? Z półtorej godziny. A to trzeba, nie wiem, skończyć chyba jakiś kursy graficzne, czy jakieś, nie wiem, ja jestem samoukiem na przykład, nie? Nigdy nie chodziłem na żadne kursy, na nic, nie? Aha. Wszystkiego się uczyłem sam. Trzeba dużo rysować. Dużo rysować, no. No jest sztuka, muszę powiedzieć, że... Tu mamy tak wstępnie przygotowane stanowisko, także teraz może spróbujemy podziałać coś z projektem. Okej, okay, dobra. Pójdziemy jakby w taką klasyczną rzecz, czyli jakby zrobisz ją sobie ręcznie. Dobra? Nie wiem, czy dobra, bo... No, będzie trudniej, nie? Tym bardziej, że tu masz jakby proste linie, ale one też jakby zweryfikują. Zobaczymy, czy możesz zrobić prostą kreskę, czy nie. Ja to będę rysował na czym? Na tej kalce, tak? Na tej kalce, tak. Potem ją sobie złożymy w ten sposób, żeby kalka odbiła się z drugiej strony tej kartki, na którym no będzie tak, ta musimy mieć ta grafika. Lustrzane. Dobra, to teraz mamy już to logo wydrukowane i co tak z nim? Jest. Podkładałem pod to kalkę. I teraz zobacz, na jakiej zasadzie to działa. Jak weźmiemy sobie długopis. Już kiedyś tam się bawiłem z kalką, że... A, okej, okay, nie? Jak sobie pomarzysz, to ona na... To ona na tej stronie jakby zostanie jakby przeniesiona. Czyli ten wzorek tak naprawdę musimy sobie odrysować. Dobra. Jak go odrysujemy, to wtedy będziemy mogli bawić się już jakby w przenoszenie go na skórę. Dobra, wydaje mi się, że zrobiłem wszystko. Sprawdźmy, tak? I powinno to się pojawić gdzie? Na tej stronie. Na tej stronie. Nie wszystko. Czegoś mi zabrakło. Jednej kreski. To jest ta kreska.
tu i tu. I co teraz? Mam już tą kalkę, tak? Mam to odbicie. Trzeba będziemy musieli to wyciąć i przenieść na sztuczną skórę. Dobra. Czyli jednak będzie to sztuczna skóra, a nie prawdziwa. No, że ktoś jest odważny, nie? Chyba, że znajdę na szybko kogoś, komu to mogę wytatuować. Patrz, wycinanki mamy jakoś tak opanowane, nie? Kalka pokazuje też to, jak tatuaż będzie się zachowywał na skórze, prawda? No bo to jednak ręka jest ruchoma, także wszystkie linie się na przykład rotują, różnie to się zachowuje. Wszystko, niektóre rzeczy się rozciągają, zmniejszają, jest różnie. A co z tym na przykład, jak już byśmy wytatuowali, jak klient powie, no jednak to nie jest to, o co mu chodziło? No to co ja z tym zrobię? Dobra, spróbujmy sobie odbić, weź sobie tą historię i weź tak mocno przyciśnij po prostu i zobaczymy, czy się odbije. Dobra, coś tam mamy. Coś mamy. Okej. W czasie teraz wysychania naszej sztucznej skóry muszę się nauczyć rysować. Czyli wielka księga rysowania, szybki kurs. Mamy tutaj 250 stron i muszę się doedukować. No i koniec, myślę, że już umiem. Czekam jeszcze, aż chwilkę to wyschnie i zaczynam tatuować. Maczamy sobie, czyli tak naprawdę tuż jakby wchodzi nam w tą rurę. Od siebie robię, tak? Tak, od siebie wpychając jakby igłę jakby do drugiej strony. Można robić też do siebie, ciągnąc inaczej maszynkę po prostu. Możemy ją sobie rotować w ręku. Pierwsze w życiu kreski tatuowane, ale... Nie no, oj, teraz już coś... Jest. I skąd wiemy, że mi się ta farba kończy? Już wiemy, czy jeszcze... Wiesz co, widzisz tak naprawdę. Jak już mało podaje, mało masz tutaj w tym dziobie, możesz sobie zamoczyć. Czy zaraz ocenicie sami, czy mi to w ogóle wyszło, czy mi nie wyszło. Kurde, wkręciłem się, podoba mi się. I... Zobaczmy. Chwila prawdy. Nie, no... O kurde, to co? Mniej więcej? To wy jeszcze ocencie, jak to wygląda na ekranach waszych monitorów albo smartfonów, bo ja... Kurczę, może jakbym okulary. O, ściągam okulary. Zajebiste teraz. A u was jak to było, że najpierw na przykład mieliście swój tatuaż na sobie, a później się zajaraliście tym zawodem, czy w drugą stronę? To chyba idzie w parze, nie? Że mniej więcej uczysz się tatuować i tak naprawdę tatuujesz siebie i tatuujesz innych, prawda? Tak jakby sobie jak to działa. Ej, spodobało mi się to w ogóle. I zaraz będziemy robili kolejny tatuaż. Może tym razem pójdzie mi lepiej. Czujesz? Nasz wzór tutaj musi teraz wysnąć przed dziaraniem. A wy pamiętajcie, ja czytam wszystkie wasze komentarze. Chcieliście tatuatora, jest tatuator. I bardzo chcecie, żebym pokazał wam zawód kierowcy ciężarówki. Ale na to trzeba sobie zasłużyć, więc jeśli pod tym filmem będzie 30 tysięcy łapek w górę, myślę, że do zrobienia, to jak najbardziej pokażę wam zawód kierowcy tira. W poście na społeczności spytałem was, jaki tatuaż miałbym sobie zrobić pracując jako tatuator, ale powiedzieliście, że to głupi pomysł. Nie rób sobie tatuażu, nie rób sobie, to głupi pomysł. Musisz to przemyśleć, nie słuchaj nas. Wiele takich komentarzy, dlatego dzisiaj pracuję na tej sztucznej skórze, a nie na swoim ciele. Wszystko dla was. Najpierw co robimy? Każdy tak? Czy... Wiesz co, na tej sztucznej skórze myślę, że możesz sobie po prostu objechać każdy element po kolei. To nie wygląda jak ja chyba. No. A żeś... Co? Kurde, no klient, nie osocze. A ty do buzi. Nie, bo sobie popryskałem twarz po prostu. Nie chciałem się wyczuć, bo się ośliniłem, tylko po prostu. No właśnie dlatego, tak jak mówię, sztuczna skóra jest spoko, bo zaczynasz uczyć się takich nawyków, których jakby nie możesz powielać podczas pracy z klientem. Nie? I nagle się orientujesz, że się wytarłeś krwią i osoczem, nie? A później, przepraszam, czy można zarazić? Nie, tu nie zarażamy klientów, ja sobie twarz wytarłem, potnie pod tą całą szmatką. A stresujesz się ogólnie? Nie wiem, jak coś masz takiego... Nie, już jakby, no generalnie robisz to codziennie, powiedzmy przez parę godzin dziennie, no to jednak nabierasz tej wprawy, prawda? Już właściwie jest takie naturalne, że kogoś tatuujesz i coś zostanie na... Czy są jakieś stricte szkoły tatuażu? Są i być może są niektóre dobre, no ale generalnie to raczej chyba polega na tym, żeby przez 3 dni, może czy tam 4, czy tydzień jakby pokazać co i jak, ale tak jak widzisz... Czyli to wygląda coś jak tutaj, że dostajesz różne igły, uczysz się... Tak, może jeszcze ludzie jakby przychodzą, którzy są chętni przyjąć tatuaż od takiej osoby. Nie wiem, bo nie byłem, ale no mimo wszystko jakby tych nawyków,
i tego wszystkiego, żeby na przykład wiesz, nie dotykać w rękawiczkach, żeby zdejmować, tak, ręce. No właśnie takie, to co prostu... nie uczysz właśnie, co, no. co człowiek robi naturalnie, ale nie powinien robić tego. Dokładnie, w więc to, na to potrzebne są tygodnie, miesiące. Po prostu patrzeć, jak inni ludzie tatuują, jak się zachowują, to jest wszystko ważne. Kiedy mój YouTube tu wyszedł, nie wiem, po co zrobiłem to cieniowanie tutaj, ale... To, co musisz, żeby zacząć taką pracę tatuażysty, no to musisz mieć to, co wcześniej powiedzieliśmy. Jaki to jest mniej więcej koszt takiej maszynki? Też jest różnie, nie? Bo maszynki mogą kosztować od, powiedzmy, mówimy o tych lepszych, nie? Tych od 800 zł do 4000, powiedzmy. Dobra, igła, jedna sztuka? Koszt, powiedzmy, paru złotych. Paru złotych? Tak, myślę, że tak. Tak samo wiadomo, reszta to... Reszta to, powiedzmy, są jakieś sprawy, można powiedzieć, groszowe. No tak, no bo rękawiczki takie, tak. No i dobra, i takich tatuaży dziennie możesz zrobić, takich małych, przygotowując stanowisko, powiedzmy, 5-6. Takich małych po 200-300 zł, tak? No na przykład. Czyli to jest stawka naprawdę bardzo dobra. Wiadomo, że trzeba się mnóstwo uczyć, cały czas edukować, rozwijać tą swoją wiedzę. No i też przede wszystkim trzeba mieć klientów, prawda? Bo to też jest jakby jeszcze druga sprawa. Nie z tego, że możesz, no a na przykład do siebie nie przychodzić. Czyli tak średnio, powiedzmy, uśredniając, nie wiem, miesiące w roku, to ile może taki tatuator dobry, który ma klientów, zarobić? Trudno powiedzieć. Na przykład ktoś pracuje codziennie i robi całodzienną sesję, nie? Zarabia, powiedzmy, te 1200 zł dziennie, tak? Robi tych tatuaży, powiedzmy, 5, nie? W ciągu tygodnia. No to już to jest, powiedzmy, wysoka kwota, tak? Uśredniając, myślę, że to jest około tam 600-800 zł jakby dziennie. Dziennie. Tak? Jest to zawód, którym naprawdę bardzo dobrze można, że tak powiem, zarobić, ale jest to sztuka, więc... No więc nie dla każdego. No. Nie dla każdego. Tak jak z malowaniem obrazu. Możesz sprzedać obraz swój za milion złotych czy dolarów, tak. Ale no musisz mieć... A możesz go w ogóle nie sprzedać, prawda? A możesz nie mieć na niego klienta, czyli jest to taka... A jak u mnie? Jak według ciebie mi poszło? Jak na pierwszy raz trzymania w życiu takiej maszyny do tatuowania? No myślę, że nie poszło tak najgorzej. Jest w porządku. Na pewno trzeba poćwiczyć technikę, jakby precyzję i to wszystkie są takie rzeczy, które trzeba wypracować po prostu czasem. Nie można, tak, nie można zrobić tego z marszu, prawda? Trzeba naprawdę dużo zrobić tych tatuaży, żeby ta ręka się wypracowała, żeby robić je lepsze, ale 1 na 5, takie 2,5? Myślę, że tak. Dajmy. Na zachętę. Dajmy 2,5 na zachętę. Podsumowując dzisiejszy odcinek, zacznę od minusów. Minusem jest to, że jeśli coś spieprzymy, jeśli nam się coś nie uda, to zostaje to na ciele klienta na całe życie. A plusy to na pewno zarobki. Ale zarobki są zależne od naszego doświadczenia i od ilości klientów, czyli możemy zarobić albo dużo, albo nic. Pamiętajcie, moi drodzy, że nie jest to film tutorialowy, jak zacząć robić tatuaże, tylko jest opisujący cały zawód tatuatora, więc żeby robić taką piękną sztukę, jak tutaj chłopaki, naprawdę trzeba się długo uczyć, długo próbować i długo pracować. Więc do roboty! Co prawda tatuaże robiłem na sztucznej skórze, i nie do końca wyszły tak, jak powinny, ale za takie dwa tatuaże niewielkich rozmiarów zarobiłbym 400 zł. Pieniądze oczywiście wrzucam do puszki, a Wy napiszcie w komentarzu, czy macie jakiś tatuaż na ciele, albo czy chętnie byście coś sobie wytatuowali.